Moja praca składa się głównie z animacji 2D rysunkowej, którą zrobiłam sama, dźwięk też zrobiłam sama. Tutaj rozszerzyłam ją też do instalacji. Animacja jest o pokoju i zbudowałam go jakby w prawdziwym życiu po prostu. W sensie przeniosłam ten pokój z animacji do instalacji, żeby w jakiś sposób poszerzyć jej odbiór i też wzmocnić w widzu wrażenie, które ta animacja, nie chcę powiedzieć, że ma wywołać, bo nie ma niczego konkretnego wywoływać. No może po prostu w jakiś sposób spotęgować to wrażenie i je wzmocnić. Animacja nazywa się Pokój Wewnętrzny i jest trochę takim moim wyobrażeniem na temat podświadomości. Opowiada trochę o takiej podróży wewnętrznej. Wzięła się z refleksji na temat, kim ja jestem, co się na mnie składa, a także na podświadome zachowania czy jakieś schematy, którym ulegam. I po prostu zaczęłam wyobrażać sobie to na zasadzie takiej struktury pokojów, gdzie są zapisane te różne schematy. No i w tej animacji właśnie możemy trochę zajrzeć do tego świata i jesteśmy wrzuceni w taką podróż, która poniekąd eksploruje ten świat wewnętrzny. No i sam tytuł jest taki też znaczący, symboliczny, bo nawiązuje właśnie trochę do takiego stanu spokoju albo niepokoju wewnętrznego. I myślę, że też ta instalacja oddania właśnie tego pokoju w prawdziwym życiu może właśnie wzmocnić to wrażenie, bo z jednej strony chciałam wykreować taki trochę comfort zone, takie miejsce właśnie. Ja na przykład mam tak, że ja się w swoim pokoju czuję bardzo komfortowo i trochę też z tego wszystkiego się to wzięło. W ogóle mam gdzieś takiego bzika na punkcie pokoju w zamkniętych przestrzeni, bycia w swoim komfortowym miejscu. I właśnie no, trochę ta animacja też jest o tym i ta instalacja też jest o tym, że jest przestrzeń wystawiennicza, a tu jest mój mały pokój, w którym można na chwilę usiąść na krześle i pooglądać sobie projekcje i może coś poczuć przy tym. Wątek kominiarski polega na tym, że kiedy już projektowałam mechanizm tego świata wewnętrznego, bo jakby mimo, że może nie chcę, żeby widzowie wiedzieli czy wnikali w to, jak konkretnie to jest zbudowane, nie mam takiej potrzeby, żeby rozumieli całe jakieś zaplecze teoretyczne moje, które weszło jakoś tak, bo był duży research i jednocześnie jakiś czując, ale też trochę czytałam na ten temat i może właśnie nie chcę, żeby widzowie konkretnie to wiedzieli, a żeby bardziej po prostu odbierali animację wrażeniowo. To mimo wszystko są jakieś tam właśnie zasady logiczne, ale chciałam, żeby było tym właśnie triggerem do eksplorowania tego świata. No i właśnie wtedy miałam takie wydarzenie w życiu, że kiedy już jakby prawie wszystko było gotowe, tylko brakowało tego triggera, to właśnie do mojego domu zapukał kominiarz i wręczył mi taki kalendarz szczęścia, więc to jest coś, co się autentycznie wydarzyło. No i też w ogóle cała ta animacja, ja to mówię, że ona jest taka bardzo w założeniu, bardzo meta i też właśnie w ten sposób, że moje życie się w jakiś sposób przeplatało i odzwierciedlało z tą animacją. Między innymi pojawienie się kominiarza, on mi wręczył ten kalendarz. No i poprosił o 10 zł, a ja akurat nie miałam 10 zł i powiedział, że wróci. No i nie wrócił, ale wrócił w postaci animacji i w postaci tego, myślę, całego też wydarzenia, które się dzieje. Ja głównie się zajmuję w swojej twórczości animacją i gdzieś sięgam po te takie analogowe media, właśnie rysunek, grafika warsztatowa, malarstwo. W tym się czuję tak najbardziej komfortowo i najbardziej bezpiecznie, bo gdzieś potrzebuję tego kontaktu z materią i z realnym, żywym tworzywem. Mogę robić właśnie dowolnej długości coś, bylebym mogła rysować. Tą wiedzę, którą wyciągnęłam właśnie ze sztuki mediów, lubię przekładać na animację i tak trochę chować ją za kulisami. Bardzo mnie w ogóle fascynuje robienie takich komputerowych efektów i przerabianie je na animację 2D, taką rysunkową, bo to zawsze daje ciekawy efekt i właśnie uczyłam się programu do 3D Blendera specjalnie po to. Zawsze nie lubiłam bardzo 3D i wydawało mi się, że to jest coś, z czym ja się nigdy nie dogadam, no ale nauczyłam się właśnie jakichś ruchów kamerą, żeby wzmocnić ten efekt takiego zakrzywienia perspektywy, zakrzywienia czasu i przestrzeni i żeby po prostu to uzyskać, nauczyłam się programu do 3D, też właśnie różnych innych efektów komputerowych, typu właśnie z jakiegoś programu After Effects. No i potem to wszystko drukowałam i przerabiałam na ręczny rysunek.
Więc trochę pracy w to weszło. Niektóre to jest klasyczna animacja rysunkowa, ale niektóre sceny też są robione rotoskopowo. Właśnie moja współlokatorka ubierała jakiś kapelusz i kazała mi wykonywać jakieś dziwne pozy i to nagrywałam. Potem to przerabiałyśmy na animację. W sensie ja przerabiałam, ona po prostu odgrywała rolę kominiarza. Strasznie mi się podoba ten temat wystawy i kiedy obejrzałam w ogóle wszystkie nasze prace, to myślę, że to jest naprawdę gdzieś idealne słowo, które łączy wszystkie te prace i jakoś spaja je idealnie w taką całość. I myślę, że też jest bardzo trafne, jeśli chodzi o moją pracę, szczególnie jeśli chodzi o ten element instalacyjny, ale o samą animację też, ponieważ kominiarz przekracza próg jej domu, od tego zaczyna się cała podróż, ale ona, bohaterka, przekracza swoje progi, swoje granice w kierunku rozwoju, większej akceptacji. W tym elemencie instalacyjnym widz może przekroczyć próg tego pokoju i wziąć udział w tym spotkaniu. No a jeśli chodzi o tak życiowo, to myślę, że przekraczam bardzo dużo progów, no i to jest bardzo fajne. Myślę, że tutaj też wszyscy razem przekraczamy jakiś próg. To też jest bardzo, bardzo fajne.